Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Glenie, fizjoterapeuta. Przedstawię Panią prezentację odnośnie anatomicznych i fizjologicznych fizjoterapeuty w endometriozie. Także na początku może czym jest fizjoterapia. Definicja według Europejskiej Deklaracji Standardów Fizjoterapii mówi, że fizjoterapia polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Fizjoterapia obejmuje świadczenia usług w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń. Pełne i funkcjonalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia. Fizjoterapię możemy podzielić na promocję zdrowia, prewencję, leczenie oraz rehabilitację. Te ostatnie, to raczej wszystko się na siebie nakłada, zwłaszcza leczenie i rehabilitacja. A trzy działy, na które możemy podzielić fizjoterapię, to jest kinezoterapia, czyli już leczenie samym ruchem, ćwiczeniami, fizykoterapia, gdzie mamy wszystkie fizyczne wykorzystane elementy, czyli prądy, światłolecznictwo, krioterapia i podobne. I terapia manualna z elementami masażu. I tutaj takie zaznaczenie, fizjoterapeuta to nie masażysta. My mamy elementy masażu, ale nie masujemy. Teraz czym jest endometrioza? Endometrioza, gruczujące zewnętrzne lub wędrująca śluzówka macicy, to obecność błony śluzowej macicy, endometrium, poza jamą macicy. Ognisko endometriozy zawiera komórki gruczołowe i zrąb endometrium. Choroba najczęściej dotyczy kobiet w wieku rozrodczym. Można to sobie wyobrazić jako wysepki błony macicy rozrzucone po różnych narządach, które w warunkach fizjologicznych nie powinny nie występować. Wysepki najczęściej pojawiają się w jamie otrzewnej. Rzadziej stwierdza się je w innych lokalizacjach, na przykład w sklepieniu pochwy. Opisano trzy odmiany endometriozy. Otrzewna, jajnikowa oraz głęboko naciekająca. Jest to choroba hormonozależna, a dokładnie estrogenozależna, więc dotyka kobiet w okresie dojrzałym lub dojrzałości płciowej, szczególnie pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Tu w tym okresie czasu to jest około 75% chorych na tą chorobę osób z całości. Dotyczy ona około 60% populacji w wieku reprodukcyjnym i młodocianych oraz 3% kobiet po menopauzie. Jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłego zespołu bólowego miednicy mniejszej, bo częściej w nomenklaturze naukowej można to znaleźć jako chronic pelvic pain. Niektórzy badacze podają, że z powodu endometriozy cierpi 80% kobiet z bolesnymi miesiączkami oraz 25-50% kobiet z niepłodnością. Założono też, że wśród kobiet z endometriozą między 30-50% jest bezpłodnych. Objawy rzutują na fizyczne, emocjonalne i społeczne samopoczucie chorych, poważnie zmieniając jakość życia oraz wpływają na status ekonomiczny pacjentek, których choroba dotyka najbardziej w produktywnych latach życia. I teraz, że taka ciekawostka, że opisano jednak pojedyncze przypadki endometriozy u mężczyzn znaczonych hormonalnie z powodu raka gruczołu krokowego. Endometrioza i objawy. No, główne objawem jest ból, najczęściej w pachwinie, w dole brzucha, w okolicy odbytu. Zdarzają się też w dolnej części grzbietu, czyli pleców. Bardzo długie i obfite, bolesne miesiączki, dysmenorrhea. Problemy z odbyciem stosunku seksualnego z powodu bólu, czyli dyspaurenia, plamienie międzymiesiączkowe, śladowe ilości krwi w kale i moczu, zbłąkany w jelitach pęcherzu moczowym endometrium może wywołać ból podczas mikcji i wypróżniania. Krew gromadząca się w przebiegu endometriozy nie ma ujścia,
i tworzy przez to wzrosty, torbiele czekoladowe. Torbiele czekoladowe to miejsca, w których ta endometrium po prostu podczas menstruacji coraz więcej krwi wydala, to się troszkę powiększa. Dochodzi do tworzenia mikroblizn i sklejenia połowięzi, gdzie tu już praca fizjoterapeuty mocno wchodzi w grę. Dalej. I teraz tak, ból związany z endometriozą to takie troszkę dalsza część późniejszego slajdu, może być odczuwalny przed i w trakcie lub po menstruacji, w trakcie owulacji, podczas oddawania moczu, w trakcie lub po stosunku płciowym. I tak jak mówiłem już wcześniej, ból ten może być gdzieś w dole pleców jeszcze. Tu na zdjęciu mamy mniej więcej, gdzie może występować, tylko czerwonowej dalszej tu nie ma. Inne dodatkowe objawy endometriozy. Są nią biegunka lub zaparcia. Mogą one być towarzyszyć określonym momentom cyklu kobiety. Powtarzające się wzdęcia, krwawienie z dróg rodnych, niebędące miesiączką, uczucie osłabienia oraz niepłodność. I nie każda kobieta zdiagnozowana endometriozą będzie miała w przyszłości kłopoty z zajściem w ciążę, ale jednak dotyczy to około 30% z nich. Dyspaurenia w endometriozie. Jest to bolesność odczuwalna podczas stosunku płciowego bez obkurczenia stromu i pochwy. I ten ostatni fragment jest ważny, bo ten ostatni fragment świadczy o tym, że to jest pochwica. Dlatego trzeba to odróżnić. Udowodniono, że czterokrotnie częściej występuje dyspaurenia u kobiet z endometriozą w porównaniu do grupy kontrolnej. I to wyszło pięciokrotnie częściej kobietom z endometriozą otrzewną. Leczenie endometriozy. Głównie leczenie endometriozy sprowadza się do leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. W związku z tym, że podłoże nadal nie jest do końca zbadane i poniekąd stanowi jeszcze trochę zagadkę, leczenie jest trudne i nie zawsze skuteczne. Podjęcie decyzji o interwencji chirurgicznej poprzedzone jest diagnostyką i tu też konsultacją różnych specjalistów oraz indywidualną oceną stanu zdrowia i celem zabiegu, czy tu chodzi o wyleczenie z niepłodności, czy leczenie przewlekłego bólu, który występuje. Leczenie oraz wspomaganie leczenia poprzez fizjoterapię. Fizjoterapia w tych czasach powinna już stanowić nieodzowny element w leczeniu dolegliwości endometriozy. Głównym celem fizjoterapii będzie poprawa jakości życia, czyli działania fizjoterapii ukierunkowane będą na przywracanie funkcji tkanek miękkich i narządów w obszarze dna miednicy. Także dążenie do poprawy elastyczności blizn i sąsiadujących struktur, jak i reedukacji w zakresie napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej. Tutaj na tym slajdzie jest pokazana na środku normalizacja napięcia mięśniowego, czyli jak mięśnie normalnie powinien być napięty, ale poprzez chroniczne przykurcze i różne elementy endometriozy, które na to wpływają, oraz poprzez napięcia, czyli hipertonie spowodowane stresem, spowodowane tymi bólami przy endometriozie, będzie dochodzić do zwłóknin, do spazmu, które będą powodować przykurcze, a te będą powodować sztywność. Sztywność znowu będzie dalej wpływać na pogłębianie się bólu, dawać jeszcze większe dolegliwości. No i tu jest rola fizjoterapeuty, żeby w jakimś stopniu zapobiec tym przykurczom, tworzeniu się tej sztywności, powrócić do tej normy mięśniowej, która jest zaburzona poprzez samą chorobę. Tutaj mamy położenie powięzi, oddziaływanie globalne na ciało człowieka. Powięź, no, jest to stosunkowo struktura nowa, jeżeli chodzi o medycynę. Położenie powięzi, oddziaływanie globalne ciała człowieka. To jest tak, powięź ma zdolność do przenoszenia napięć.
Czyli jeżeli powięź całe ciało nam otacza, jak tu mamy na rysunku, to napięcie, które widzimy na dnie miednicy, będzie powodować też, że będziemy odczuwać, móc je odczuwać na czepcu albo gdzieś z tyłu szyi. Bo po prostu, jeżeli jedno miejsce się przykurczy, to pociągnie do siebie resztę tej powięzi, tworzy napięcie gdzieś indziej, bo gdzie ona będzie musiała się naciągnąć, żeby w innym miejscu mogła się przykurczyć. Także będziemy działać na tą powięź, żeby znormalizować jej napięcie, przez co zapobiec temu przykurczowi, przez co zmniejszą się dolegliwości bólowe i napięcie mięśni też będzie mogło wrócić do normy. Powięź niestety też ulega zlepieniom. Powięź to jest struktura, która znajduje się pomiędzy skórą a mięśniem i zapobiega ich sklejeniu. Sklejeniu się z powięzią oraz mięśniem i pozwala im pracować pomiędzy sobą, że one mogą się poruszać. Jeżeli powięź się sklei, może dam się na górze ekran. Jeżeli powięź się sklei, to ruchomość jest ograniczona. Nie ma tego ślizgu. A że mamy dwa rodzaje powięzi, bo znajduje się między skórą a mięśniem oraz między mięśniem a kośćmi, równorzędami wewnętrznymi, bo otrzewna, opłucna, osierdzie to też jest twór powięziowy, to i sklejenie będzie ograniczać funkcję i dawać dolegliwości bólowe. Także tu ważne jest nawadnianie się, bo sklejoną powięź już musi rozpracować fizjoterapeuta lub trzeba danymi ćwiczeniami to rozruszać, ale bardzo ważne jest nawadnianie się, bo do sklejenia najczęściej, do zlepień dochodzi najczęściej z powodu odwodnienia zbyt małej ilości przyjmowanych płynów. Zbliznowacenie i urazy na powięzi będą występować tak samo jak na skórze czy na mięśniu. Pamiętajmy, że jak mamy cięcie, jak jest jakaś blizna, ona zazwyczaj nie dotyczy tylko skóry, ale też głębszych struktur, je też trzeba opracować. Blizna na powięzi będzie działać tak samo jak przykurcz na niej, czyli będzie ściągać. A resztę już tak jak wcześniej, w jednym miejscu się ściąga, w innym rozciąga, będzie dawać promieniujący bóle gdzie indziej oraz w miejscu coraz większe. Także o powięzi. Aha, dobra, no powiedz może już tyle. Wpływ mikrourazów na mięśnie, narządy wewnętrzne. No to tu już troszkę poruszyłem ten temat przy powięzi. Wpływ mikrourazów, mikrourazy powodują wzrosty. Czy to będzie na jelicie, czy to cienkim, czy to na jelicie grubym, czy to będzie na gdzieś narządach rodnych. Mikrourazy będą powodowały albo przykurcze, albo tworzenie jakiegoś stanu zapalnego, który będzie poszerzać przestrzeń, przez co wszystko będzie na siebie powoli naciskać, bo w naszym ciele, tak jak widzimy tutaj, nie ma pustych przestrzeni, wszystko jest gdzieś ułożone. Jeden narząd, który będzie dysfunkcyjny, który będzie albo obrzęknięty i będzie napierał na resztę, albo będzie przykurczony i będzie ściskał resztę, będzie wpływać na pracę innych, będzie wpływać na dysfunkcję globalną. Dlatego musimy patrzeć na pacjenta jako na całość, nie jako na jeden problem, że o, pani przyszła z endometriozą, to zajmujemy się tylko dnem miednicy. Nie, musimy zobaczyć też resztę, bo te napięcia mogą iść gdzieś wyżej, zwłaszcza, że to jest przez długotrwały problem. Tutaj na slajdzie mamy przekrój podłużnych płaszczyzny strzałkowej miednicy mniejszej kobiety. I teraz tak, od przodu patrząc, mamy spojenie łonowe, pęcherz moczowy, macicę, koniec jelita grubego, czyli odbytnicę i kość krzyżową. Pomiędzy pochwą a odbytem znajduje się zachyłek Douglasa. W tym zachyłku bardzo często dochodzi do zbierania się płynu przy stanie zapalnym i poprzez działanie powięziowe i poprzez bardzo ważną pracę przepony, o czym zaraz będziemy mówić, możemy troszkę wspomóc odprowadzenie tego płynu, żeby go tam nie było. Ten płyn będzie powodował jeszcze dalsze bóle, jeszcze dalsze stany zapalne, także to jest bardzo ważne. O właśnie, przepona, o której mówiłem wcześniej. Przepona to jest dość specyficzny mięsień, od tego trzeba zacząć, bo jest to mięsień, który oddziela nam e,
oddziela nam klatkę piersiową i opłucną osierdzie od dołu, czyli od otrzewnej, od jamy brzucha i dołu. Przez nią idą bardzo ważne nerwy, bo na przykład nerw błędny, przechodzą przez nią nerwy, przechodzą przez nią tętnice, żyły, naczynia chłonne oraz przełyk. Także przez to, że tyle rzeczy przez nią przechodzi, ona na wiele rzeczy ma wpływ. I o czymkolwiek będziemy myśleli, musimy zawsze zwrócić uwagę na przeponę, czy ona nie jest dysfunkcyjna. Działa jak dobrze pracująca przepona, działa jak pompa ssąco-tłocząca. Tak widzimy tutaj wyżej. Przy wydechu będzie się obniżać, dociskać nam brzuch, chyba mam na tym slajdzie dokładnie ujęte. O właśnie, dociskać nam na brzuch, brzuch będzie się wypierać, będą te narządy masowane, czyli będzie to też wyciskać, na przykład jak tam mieliśmy w tym zachyłku te zalegały płyn, to też będzie troszkę wyciskać. Wspomaga masowanie narządów, ich pracę, perystaltyka jelit też troszkę jest pobudzana poprzez pracę przepony i będzie wspomagać odciąganie produktów przemiany materii. Sprzestrzenie między komórkami, pomiędzy narządów. Przy wdechu znowu z powrotem do góry i w ten sposób płuca nam działają w pełni i mamy pełen dobry oddech. Już to źle trochę ujęte. Jej działanie powoduje mikromasę strzep. No dobra, to o tym powiedzieliśmy. Dobrze, i teraz jeszcze inne działanie przepony. Tak jak mówiłem, u nas wszystko w ciele jest połączone i jeżeli mamy dysfunkcyjną przeponę, po prostu tyle rzeczy przechodzi, a przepona łączy się jeszcze, tutaj mam na rysunku pokazane z mięśniem biodowo-lędźwiowym, który bezpośrednio łączy się z miednicą, to bóle w miednicy będą przez mięsień biodrowo-lędźwiowe mogły napierać na przeponę, bo będzie ściągać po prostu ten mięsień, przepona będzie się napinać i wtórnie będzie napięta. Lub odwrotnie, bo to może działać w dwie strony, czyli pracując przy dysfaurenii, żeby rozluźnić, żeby nie było bolesnych stosunków na przykład, musimy zwrócić uwagę i na biodrowo-lędźwiowy, i na przeponę, bardzo często na ogólny otwór klatki piersiowej, gdzieś na szyję, bo tam to może promieniować. Układ limfatyczny, o którym już wcześniej wspomniałem, jest odpływem wszystkich produktów końcowych przemian materii energetycznych zachodzących w ciele. Zabiera wszystkie odpady. I tak jak mówiłem, przez przeponę zbiornik mleczu, który znajduje się tutaj w środku, praktycznie takie wielkie kółeczko zielone. Tam się gromadzi to wszystko ze spodu, z kończyn dolnych, z trzewi. Jeżeli chcemy to odprowadzić wyżej, żeby to już później było przetworzone, wydalone, to musi to być w jakiś sposób pobudzone. Jeżeli przepona będzie dysfunkcyjna, jeżeli będzie przekurczona, będzie duży problem z odprowadzeniem tego, może trochę zalegać ten płyn, mogą się tworzyć też obrzęki na tej zasadzie, chociaż przepona i tak tu nie będzie główna przy obrzękach, ale trzeba też na nie zwrócić uwagę. No i właśnie, trzeba pozbyć się zarostów na tej przeponie oraz na przebiegu, bo na przebiegu gdzieś, gdzie będzie limfangion, będzie jakiś przykurcz i zamknie nam światło limfangionu, też nie będzie umiał on prawidłowo pełnić swojej funkcji. I tak wracając jeszcze do przepony, wrócę tu o dwa slajdy. Nasze ciało jest mądre. Przy dużym bólu ono się napina. Jeżeli ten ból jest stały, to może się napiąć i przykurczyć. Jeżeli przepona się nadmiernie przykurczy, napnie się, to nie dość, że spowoduje zmniejszoną przestrzeń dla pracy płuc, dla pracy serca, nie będzie tego drenażu masowania od spodu, to wszystko, co przez nią przechodzi, będzie zablokowane i spowoduje jeszcze większe bóle, bo nie dość, że mam przekurcze przepony, wtórnie będzie się coś napinać, będzie to wpływać na ogół bólu w ciele i będzie to promieniować. Bardzo często właśnie są bóle promieniujące od miednicy do przepony, o czym już mówiłem,
oraz przepona może wpływać na wiele innych narządów. Na przykład mogą być problemy z refluksem z powodu przepony, spowodowane tym, że przepona, która przez tą przechodzi, jest dysfunkcyjna i nie działa dokładnie zwieracz. W tym przypadku. Teraz tak, mięśnie na miednicy. To jest około 4 cm warstwy mięśniowej, no, która mocno napięta powoduje dyspaurenię, ale już tam, jak są główne mięśnie napięte, to wtedy pofica, o czym mówiliśmy wcześniej. Przy dobrze pracującej przeponie rozluźnionej mięśniach na miednicy głęboki wdech powinien być odczuwalny palpacyjnie na środku ścięgnistym krocza. To jest przestrzeń pomiędzy odbytem a pochwą. I jeżeli panie by miały dobrze pracującą przeponę, świetnie oddychały i położyłyby się, dały sobie tam w tamto miejsce paluszek, to czułyby panie głęboki wdech w tamtym miejscu. Jeżeli go tam nie czuć, znaczy, że jeszcze nie mamy wszystkiego rozluźnionego, jeszcze jest przypięta do miednicy lub przepona nie pracuje tak powinna. I jest to bardzo ważne przy normalizacji napięcia tkanek miękkich w endometriozie, bo jeżeli nie będzie oddech dochodził tak głęboko, bo nie będziemy mieli zrobić takiego oddechu, który będzie namasować dosłownie do dołu wszystko, to nie, przez brak mikromasażu te struktury nie będą miały się do końca rozluźnić i nie będą w pełni pracować, nie będą wprowadzone te produkty przemian materii, o których mówiłem wcześniej, i będzie to powodować nasilanie się bóli lub ich trwanie. Dalej. I coś, o czym już napominałem, że dużą rolę w leczeniu endometriozy odgrywa fizjoterapia uroginekologiczna, która może być prowadzona przez fizjoterapeutę lub osteopatę, terapię wizceralną, gdzie terapeuta przez zastosowanie odpowiednich bezpośrednich technik manualnych stara się przywrócić ruchomość tkanek i uwolnić od wzrostów, które no, w dużej części są odpowiedzialne za dolegliwości bólowe tego rejonu. Obniżenie napięcia jamy brzusznej, przywrócenie ruchomości narządom wewnętrznym, czyli tej homeostazy organizmu, takiego stanu normalnego przed chorobą, który występował, redukuje następstwa endometriozy. My jej nie wyleczymy, ale na pewno zmniejszamy bólowość, zmniejszamy dolegliwości, jakie występują. Nie będzie to za dotknięcie magicznej różdżki, że na raz, bo to zależy od tego, jak choroba występuje i w jakim jest stopniu nasilenia, ale na pewno damy też dużo wskazówek, w jaki sposób lepiej sobie radzić z tą chorobą. I tu chyba nie wsadziłem do slajdu o tapingu. Kinezja taping bardzo dobrze się sprawia przy bolesnych miesiączkach. On nie zawsze redukuje w całości ból, ale prosta aplikacja takim tapem, taką taśmą rozciągliwą na podbrzusze bardzo ładnie zmniejsza dolegliwości bólowe. No i chciałem o tym wspomnieć po prostu. Działania manualne na tkankach. Tak już mówiłem, my będziemy działać na dno miednicy, bardzo często będzie to per vaginum, czyli od środka waginalnie działanie. Będziemy działać na pewno na dno miednicy od przodu, czyli uciski w okolicach talerza biodrowego, gdzieś troszkę w dole miednicy, na pewno będziemy rozluźniać przeponę. Bardzo często ktoś będzie łapać za dolny odcinek pleców, bo tam, tak mówiłem, te mięsień biodrowo-lędźwiowy będzie tutaj, przepraszam, bardzo wpływał. No i nie zdziwić się, jeżeli ktoś zacznie na przykład od czepca, że stwierdzi, a rozluźnimy najpierw czepiec, pociągniemy za włosy, bo taka terapia też jest. Bardzo ładnie wpłynie na rozluźnienie powięzi u góry, która się często zlepia przez brak nawodnienia, przez co niżej już będą mniejsze dolegliwości bólowe. Bo nawet jeżeli u góry nie bolało, to poprzez rozluźnienie troszkę u góry zmniejszymy dolegliwości na dalszych etapach leczenia. Także nie dziwić się, że o takiego czegoś zaczniemy. No i tak jak już mówiłem, że to też nasze te działanie, ile terapia będzie trwała, zależy od tego, jak długo już występują te dolegliwości i czy one się nasilają, czy są akurat gdzieś tam zniszczone.
Terapia blizny. Blizny, bardzo ciekawy temat. Mamy dużo blizn i to nie tylko właśnie z operacji, ale też z jakichś urazów, upadków, jakichś stłuczeń, bo tu też można troszkę pod to jakieś krwiaki przecięcia dociągnąć. Krwiaki też będą powodować zlepienia powięzi, które trzeba rozpracować. Blizny, to już mówię przy powięzi, one będą, wszelkie przecięcie naszej tkanki będzie sztywnieć, bo tam chce się tkanka nadbudować, żeby było to miejsce bezpieczniejsze, ale powoduje to, że ona staje się sztywna, nieelastyczna w stosunku do reszty ciała i będzie ściągać wszystko w to miejsce. Musimy zadbać o to, żeby to miejsce rozpracować na tyle, żeby było na tyle elastyczne, na ile się da. Będzie do tego stosowana farmakoterapia przy pomocy specjalistycznych maści na rozmiękczenie blizny i dodatkowo właśnie tutaj różne terapie przez, zaczynając od pinoterapii, przez terapię blizny, kończąc na jakichś powierzchownych manipulacjach tej blizny, żeby ta blizna doszła do stanu normatywnego. I trzeba pamiętać, że blizny to nie tylko powierzchnia, to nie tylko skóra. Pod nią jest powięź, pod nią jest, jeszcze jest, tu znajduje się tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, dopiero później narząd, jeżeli to było na przykład operacyjne. Także jest to głębokie. I my tu nie będziemy pracować tylko na skórze, rozumiemy skórę, super, i idziemy dalej. Nie, my idziemy jeszcze głębiej. Trzeba rozpracować dalsze tkanki i coraz głębiej troszkę to rozpracowywać, bo dopiero jak zrobimy wszystkie tkanki, to uda nam się rozluźnić maksymalnie, ile się da tą bliznę i zmniejszyć jej dolegliwości bólowe. Bardzo często do zera. Terapia samej blizny i otaczających narządów, bo jak blizna będzie ściągać, może spowodować sklejenie powinien się gdzieś po bokach, może dawać jeszcze gdzieś dalej jakieś dolegliwości. Także w dalszych odstępach od blizny trzeba zobaczyć, jakieś tkanki nie są zesztywniałe, czy nie są jakieś problemy z ruchomością. Tam też trzeba o to wszystko zadbać. Bo jeżeli rozpracujemy to główne miejsce, dobrze tam też puści, ale na tamtym też trzeba się pochylić, żeby uzyskać tą równowagę ciała, czyli tą homeostazę, tą, o której mówiłem wcześniej. I tu dużo zależy od głębokości, ile czas trwania oraz jak będzie przebiegać terapia blizny, będzie dużo zależeć od głębokości cięcia oraz jego szerokości. Od tego, czy ta maść jest stosowana, bo to też to zmiękczenie blizny bardzo dobrze wpływa, a także czas, jaki upłynął pomiędzy terapią a powstaniem blizny, bo jak to jest blizna, która powstała kilka lat wcześniej, no to zwalczenie jej będzie troszkę trwało, prawda? Prawidłowe oddychanie. Tu znowu wracamy do przepony. Przepona jako główny mięsień oddechowy powoduje, pełen oddech powoduje najlepsze dotlenienie organizmu. I teraz ciekawostka odnośnie nowych badań, że powinno się oddychać głównie przez nos, bo wtedy najbardziej prawidłowo pracuje przepona oraz powietrze, które z nas dociera, jest odfiltrowane z jakichś bakterii, wirusów w dużym stopniu, bo działa nawilżająco, nos ogrzewa, nawilża i oczyszcza powietrze, którym oddychamy. Także to jest ważna funkcja. Wpływa to także na relaks, ale o tym za chwilkę. A większość ludzi niestety oddycha źle. Możemy często zauważyć taki obrazek, że idzie jakaś osoba i oddycha wtórnie nosem, czyli ma lekko rozchylone usta, oddycha ustami, a nos nie pracuje. No, skrajne przypadki, że ktoś ma otwartą całkowicie buzię i tylko buzią oddycha, gdzie tu nie mamy ani nawilżenia, ani nagrzania tego powietrza, ani oczyszczenia przez panie do płuc oraz przepona nie działa w pełni tak, jak powinna. Także na to trzeba zwrócić uwagę.
prawidłowo powinniśmy mieć zamknięte usta i brać pełny wdech nosem i zadbać zawsze, żeby te nogi, drogi oddechowe były drożne, bo bezdech senny też się nasila właśnie z tego powodu, że oddychamy przez buzię, a nie przez nos. Osoby, które oddają przez nos, rzadziej lub w ogóle nie cierpią na bezdech senny. No i niestety w przeważającym stopniu to kobiety nie oddychają przeponą. Mężczyźni mają tylko większą łatwość, dlatego tu no, też trzeba zwrócić uwagę, bo ten oddech wtedy będzie płytki i nieprawidłowy. I tak, jak mówiłem wcześniej, brak funkcji mikromasażu, tej funkcji tłuczącej przepony wtedy jest, jeżeli nie oddychamy prawidłowo i nie jest takie odprowadzanie tego odpadku przemian materii. Zmniejszenie przestrzeni pracy płuc i serca, to o tym też już mówiliśmy, to gorsze krwienie i gorsze odżywienie narządów. Dalej. I nauka relaksu, patrz rozluźnienia. To będzie się wiązać bardzo z oddechem. Bo jeżeli prawidłowo oddychamy, to łatwiej nam też się zrelaksować. A z powodów cywilizacyjnych praktycznie już nie mamy czasu na to, żeby się zrelaksować. I nie chodzi tu o jakieś używki, tylko chodzi o to, żeby właśnie przybrać jakąś dla nas komfortową pozycję ciała. No tu akurat wrzuciłem zdjęcie Shavasana z jogi, bardzo zalecanej, oraz z ćwiczeń oddechowych, gdzie dwa palce daje się na nos i wydech się bierze jedną dziurką przytykając, na przykład wydech lewą dziurką przytykając prawą, wydech prawą przytykając lewą i z powrotem wdychamy lewą, wydychamy prawą i w ten sposób przez głębokie oddechy samym nosem bardzo relaksować ciało. No. A życie w ciągłym stresie, zapominanie o tym, żeby się zrelaksować, nasze ciała są zestresowane, co powoduje większe napięcie, co sprzyja dolegliwościom bólowym, zwłaszcza jeżeli one już występują przy endometriozie. Różnienie ciała to jest naturalny i łatwy sposób na to, żeby zmniejszyć te bóle, przy okazji dotlenić ciało, bo mówię, no tu adekwatnie trzeba to robić razem z oddechem. Ten oddech musi być miarowy, prawidłowy. Kinezyterapia, czyli tak już mówię, leczenie ruchem. No to tutaj zwracamy się do fizjoterapeuty, który dobiera nam odpowiednie ćwiczenia, żebyśmy wzmocnili mięśnie, które są osłabione lub w zaniku, a rozluźnili nadmiernie napięte. Bo można to zrobić manualnie, można to zrobić przez kinezyterapię. Czasami trzeba te rzeczy, często trzeba te rzeczy połączyć. Rozciągnięcie rozluźnienie nadmiernie napiętych przestrzeni samo w sobie dużo da, ale ważne jest, żeby ich antagonista, czy mięsień działający przeciwnie, też wrócił do swojej funkcji, bo jeżeli on będzie dobrze pracował, to będzie normalizował napięcie pomiędzy. Na przykład mamy przepięte mięśnie grzbietu, to musimy troszkę wzmocnić mięśnie, prawidłowy sposób mięśnie brzucha, a grzbiet rozluźnić, prawda? Żeby było jakieś przeciwdziałanie tym siłom, które tam dalej będą, bo skoro ten mięsień jest rozluźniony, ale był mocny, a ten jest słaby, to może dalej go zagłuszać jego pracę. Codzienna aktywność. No i tu dla pań do wyboru, żeby panie dobrały coś, co będzie dla pani najlepsze. Może to być nordic walking, może to być zwykłe chodzenie, mogą być to jakieś truchty, biegi, ćwiczenia na skakance, jazda rowerem, rolki, cokolwiek. Ma być to umiarkowany wysiłek, który będzie w jakimś dłuższym okresie, powiedzmy, no, te 30 minut, działał. Niezbędnym elementem tego wysiłku powinna być tutaj rozrzewka, ćwiczenia oddechowe i stretching. Ćwiczenie oddechowe bardzo fajnie prowadzi pod koniec wraz ze stretchingiem oraz po nim. A stretching powinien występować w dużej mierze po, ale też przed. Czyli robimy rozgrzewkę, troszkę rozciągniemy ciało i później nasza główna aktywność, czyli jakieś biegi, jakiś fitness, jakieś zajęcia zdrowego kręgosłupa, coś, co nas nie przemęczy, nie będzie to siłowy trening, nie będzie to podnoszenie ciężarów, nie będzie to coś, jakieś sprinty submaksymalne, bo lub maksymalnym wysiłku.
bo to wpływa stresogennie na nasz organizm. My chcemy, żeby to było wysiłek, po którym powiększy się nam poziom endorfiny, po którym będziemy pozytywnie zmęczeni. I teraz ważna rzecz. Prawidłowa postawa. Tak jak mówiłem, to też ma wpływ tutaj na napięcie mięśniowe, bóle, bo jeżeli nas coś będzie boleć, to będziemy przyjmować złą postawę, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby ta postawa była prawidłowa, jakoś się rozciągać, żeby doprowadzić do pionowej postawy, która nie będzie ani nadmiernie zgarbiona, albo jakiejś lordozy, żebyśmy nie mieli nadmiernej. Bo będzie to wpływać na napięcia, na nierównowagę napięć w ciele, co będzie znowu, wracamy do bóli, wracamy do napięcia tego, co najbardziej boli. I tu chodzi o postawę. I przy siedzeniu, i przy chodzeniu, oraz przy procesach defekacji, bo tak tu specjalnie wrzuciłem to zdjęcie z tym podnóżkiem. Prawidłowa postawa do oddawania stolca powinna być nogami zgiętymi do góry, tak pod kątem 35 stopni ciało zrobione. Wtedy bardziej fizjologicznie wydalamy i zmniejszy to dolegliwości bólowe, jeżeli występują przy oddawaniu stolca oraz zapobiegnie żylakom w przyszłości. Taka ciekawostka. No i fizjoterapia w endometriozie byłaby błędny koń, gdybyśmy nie współpracowali z resztą specjalistów, bo to powinien być zespół, który składa się z wielu różnych specjalistów. Powinien to być na pewno ginekolog, na pewno endokrynolog, fizjoterapeuta, o którym teraz ciągle mówimy, ale także dietetyk i psycholog. Bo poza relaksem, ćwiczeniami oddechowymi bardzo często jest potrzebna też pomoc psychologa, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Dietetyk dobierze nam dietę, bo bardzo przetworzone jedzenie, dużo czerwonego mięsa będzie wpływać znowu na więcej czynników zapalnych w naszym ciele, które będą znowu nasilać endometriozę, o czym też warto pamiętać. No, o pracy ginekologa i endokrynologa to chyba nie muszę wspominać, co to będzie nam zmieniać. No. Dziękuję serdecznie za prezentację. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Do widzenia.